Tak wygląda przedzimowy osyp. Widać tutaj pszczoły, które się nie rozwinęły. Część starych pszczół. Jakaś osa się znalazła. Mamy 1 listopada. Stan pasieki bardzo dobry. Ostatnio jeden pan zapytał mnie, co to są za ule. O, tutaj dużo osób. To są warszawskie poszerzane. Tu mamy takiego. O, to już nie zdążyłby się rozwinąć i go siostry wyciągnęły. Mamy tutaj już takie. Cały ten osyp. One same by powyciągały. Ale po co? Szkoda ich sił. Ja to zrobię za nie. Po prostu wysypię. Pierwszy listopada. O, tu mam taką szufladkę elegancko. Dochodzi. Czyściutkie. Warto usunąć takie coś, bo niestety pleśń się tworzy na pszczołach. W końcu te organiczne są stworzonka. No wiadomo, lepiej jak jest czysto. Szuflady elegancko wychodzą. Pasieka B-Royal. Zapraszam na Facebooka. Polubić stronę, fanpage. Zajrzeć. Zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego. A my, pszczelarze, powinniśmy się wspierać. Taką wyznaję zasadę. Pomagać sobie, żeby to nasze społeczeństwo dowiedziało się, że jesteśmy ich bardzo ważnym czynnikiem. Myślę, że też tak uważacie. Jeżeli nie, to możecie skomentować i wypowiedzieć się we własnym zakresie. No, to już mam czysto. Fajnie. Rośliny miododajne się przygotowują do zimowli.
klon tatarski tutaj. Perełkowiec japoński. Tu jeszcze mi kwitną. No, przekwitają. Pozdrawiam, zapraszam do komentowania. Może ja się dowiem czegoś fajnego, nowego. Pozdrawiam. Ciao, bye bye. Jak to mówi Tomasz Miodek.